Witam Państwa bardzo serdecznie. Przez ostatnie 10 dni pracowaliśmy sobie troszeczkę teatralnie. Zaczęliśmy od improwizacji, które uważam, że bardzo nam dały i też wszyscy świetnie się przy tym bawiliśmy. To jest fajny start. I tydzień temu, dokładnie w czwartek, zaczęliśmy pracę nad Szrekiem, czego finał Państwo zobaczycie tutaj. Bardzo dziękuję za całą pracę z Wami wszystkimi. Dziękuję również Piotrowi za kapitalną realizację, pomagał na przygotowania. Dziękuję. Oczywiście. Dziękuję paniom, bez których naprawdę to wszystko, co widzicie, elementy kostiumów, małej scenografii, naprawdę mi się to nie udało, ja nie mam jakiegoś takiego zmysłu, więc to jest naprawdę... Dziękuję bardzo Jackowi za przygotowanie i pomoc w układzie, znaczy za pomoc, przygotowanie układu. Oraz Marysi za przygotowanie numeru, który też w tym sztucercie pojawi się. Nie przedłużamy, zaczynamy. Trzeba się troszeczkę przemęczyć, temperatura będzie wysoka, dlatego gramy! Chwileczkę. Włączone są wszystkie nagrywania? Tak. Więzienia, ale żadnemu się nie udało. Księżniczka czekała więc w najwyższej komnacie, najwyższej wieży, na swego ukochanego i jego pocałunek. No to se jeszcze poczekam. Tymczasem postaci z bajek urządziły huczną imprezę na zamku Lorda Farquada. Co tam masz? Chyba drewnianą kukiełkę. Za tego małego dam ci najwyżej 5 złotych. Zabrać go! Błagam, nie! A ty co tam masz? Ja przyniosłam ganającego osła. Tak? To będzie jakieś 10 złotych. O, ja coś powiem. No poproś panu kochaneczku. No, on się tak wstyda majestatu, nieśmiały jest taki od maleńkości. Gadaj mu bardziej wydatność! Tracimy czas! Strasz! Nie umiem, naprawdę! No umiem, no nabijam jak najlepiej, jak nie, jak tak nabijam, no! Zabierzcie to próbnie! Nie, przysięgam, on gada! No gada! Ała, moja nowego pyta! Ała! No gadam, głupku! Gadać każdy może trochę lepiej, czasem trochę gorzej! Ale ja, widzicie, mam niestety do tego talent! Brać go! Demonie, ucieknie wam! Hej, ty, ogrze! A? Serio? A masz jakieś wsparcie? Aaaa! Mogę trącić? Słuchaj, to było naprawdę mocne! Niesamowite! Do mnie mówisz? Jak najbardziej! Serio, stary, doceniam twój gest! Pełno straży! Prawie mnie mieli, gdy nagle... Wszyscy przestali we wszystkich kierunkach! Naprawdę mi się podobało! To super! Dzięki! Wolność rządzi! Wiem, osiołku. To
może idź się cieszyć tą wolnością w gronie przyjaciół. Ale ja nie mam przyjaciół. A do zamku to na pewno nie wrócę. Ej, czekaj, mam mowę pomysł! Pójdę z tobą! Z moim mózgiem i twoim gabarytem cała droga nasza! Nikt na mnie podskoczy! Nie zapraszam.
lustereczko, powiedz przecie, czyż to nie najdoskonalsze królestwo na świecie? Ty nie jesteś królem. Co mówiłeś? Ty jesteś jeszcze królem, ale możesz nim zostać. Musisz jedynie ożenić się z księżniczką. Kontynuuj. Mam rację? Zastanawiałeś się, dlaczego osłoni mają głosu? No
Wiecie, ogry mają warstwy. A, więc ogry mają warstwy. Ale wiesz, chyba nie wszyscy mam zęble. Tot! Wszyscy ludzie odstąd ma warstwy! Co z tego? Nie obchodzi mnie to, nie obchodzą mnie wszyscy. Ogry nie są jak tort. Jesteś z drugą? Kremówki! Znasz kogoś, kto powie, ej, chodźmy na kremówki, to powie, nie stary, ja nie lubię kremówek. Kremówki są pycha! Nie! Ty tępy, irytujący i głuchy kadło! Ogry są jak cebula. Koniec tego wszystkiego. Pa, pa!
chce się z tobą ożenić. To dlaczego mnie nie uratował? Trafna uwaga, powinna się zapytać. To mój ukochany musi mnie uratować, a nie ogry jego osioł. Powiedz drodowi Farquadowi, że jeśli chce mnie uratować osobiście, to będę tu na niego czekać. Nie jestem chłopcem na posyłki, jestem chłopcem od dostaw. Nie odważysz się, puszczaj! Osioł idzie, jestem tuż za tobą. Zostaw mnie w spokoju, albo popamiętasz, to poniżające. Puszczaj! Im szybciej dojdziemy do drog, tym lepiej. To piękne miejsce, spodoba ci się. A mój mąż? Lord Farquad, jakim on jest? Ujmę to tak, księżniczko. Ludzi pokroju Farquada trzeba szukać ze świecą. No nie wiem. Są tacy, co nie mają o nim wysokiego mniemania. Przestańcie! Obydwaj, jesteście zazdrośni, bo nigdy nie dokonacie Lorda. Tak, masz pewnie rację. Ale pozwolę ci zrobić te porównania jutro, kiedy go zobaczysz. Jutro? Jutro zajmie nam to długo? Nie, zatrzymamy się na nocach. Nie, to tylko wydłuży podróż. Będziemy iść dalej. Ale w lesie są... Uff, rabusie. Chwila. Rozbicie obozu to wcale nie najgorszy pomysł. Daj spokój, jestem straszniejszy niż cokolwiek innego w tym lesie. Szukamy miejsca na obóz. Chodźcie dalej, znajdźmy coś lepszego. Przyjrzyj kształt. Ty, łapę to! I wiedziałam, że piszesz większe. To zaklęcie. Kiedy była małą dziewczynką, wiedźma rzuciła na mnie urok. W tą noc zmieniam się w to! Wstrętnego, odrażającego potwora! Ja pozostać wierzę do dnia, aż uwolnię ten, który jest mi przeznaczony. Nie dłużej jutro mi zarodka Farquada, zanim zajdzie słońce i poza prawdy. Tak trzeba. No dobra, nie łam się. Nie jesteś
ty jesteś taki jakby ogrzycą, a Szrek... Macie wiele wspólnego. Szrek? Królewna, ja... Ale przede wszystkim, jak leci, dobrze? Bo w sumie u mnie też dobrze jest. Więc kiedy zobaczyłem ten kwiatek, to pomyślałem o tobie, bo jest ładny. Chociaż mnie nam się nie podoba, ale może tobie akurat, bo też jesteś ładna. Ale mimo to lubię cię. Ale... no dobra, raz kozie ja. Zastanów się, jak można kochać tak wstrętnego potwora? Królewna i potwór, przecież to niemożliwe. Dlatego nie mogę zostać ze Szrekiem. Moja jedyna szansa, żeby zaznać trochę szczęścia, to wyjść za prawdziwą miłość. Teraz rozumiesz. Prawda? Tak. Tak musi być. To chociaż powiedz Szrekowi, co jest grane. Nie można mu powiedzieć. To nie może wyjść na jaw. Nie po to umiem mówić, żeby siedzieć cicho. Obiecaj, że nic mu nie powiesz. Obiecaj. Dobra, nie powiem. Ale ty powinnaś. Nie no, bomba, potem będę musiał się pobić jakiejś terapii. O, już mi oko lata. Moje bagno,
Ja i nikt więcej, a szczególnie tchórzliwe, żałosne, bezużyteczne, gadające osły! Ale ja myślałem... Tak? To źle myślałem. Ośle, co ty tutaj robisz? To też moje bagno. Twoje bagno? Pomagałam uwolnić księżniczkę. Narażałam cię, więc mi się należy. I powiem ci jeszcze coś. Ty to ciągnie tylko ja. Ośle! Ty się zamknij! Teraz ja mówię. Nie, jesteś dla mnie zredny, obrażasz mnie, krytykujesz wszystko, co robię. Nic ty mnie popychasz albo odpychasz. Ach tak? To skoro tak źle traktuję, to czemu tu wróciłeś? Bo tak robią przyjaciele. Przebaczają. Przyjaciele, przebaczają. Przebaczam, że biłeś mi nóż w plecy. Och, ale ty jesteś uparty jak nie wiem co. Boisz się własnych uczuć. Idź sobie. Już drugi raz to robisz. To samo było z Fioną. Ona cię lubiła, nawet może kochała. Kochała? Zwała mnie biednym, odrywającym ogrem. Ona tego nie mówiła o tobie. Ona mówiła o kimś innym. O kim, po kim w takim razie? Nie powiem, nie. Ośle. Przepraszam. Masz rację, chyba jestem wielkim, głupim, odrażającym ogrem. Wybaczysz mi teraz? I taka rola przyjaciela. Dzięki, Ośle. Czekaj! Ślub! Musimy lecieć! To odrażające! Straże, straże! Nakazuję wam zabrać stąd to coś! Brać ich! To niczego nie zmienia! Poślubiłem księżniczkę, a to czyni mnie królem! Nie stójcie tak! Pożałujesz dnia, w którym się poznaliśmy. Będziesz błagał o śmierć.
być piękna.